Cześć, jesteśmy na stoisku chińskiej firmy Royal, która produkuje elastyczne wyświetlacze, produkuje elastycznego smartfona, który jest już w sprzedaży, ale również kapelusiki, czapeczki i wszelkie inne możliwe gadżety związane właśnie z elastycznymi wyświetlaczami. Zobaczymy, co ten ich smartfon sobą reprezentuje. Mamy pierwszego na świecie elastycznego składanego smartfona marki Royal. Nie wiem, czy znacie, tacy Chińczycy są, którzy rzeczywiście byli pierwsi. Rzeczywiście, to był pierwszy składany smartfon. Może najmniej chyba, tak mi się wydaje, atrakcyjny z tych, które tu możemy oglądać, ale palmy pierwszeństwa już nikt mu nie odbierze. Urządzenie o dosyć flagowej specyfikacji. No i co ważne, ten wyświetlacz jest wykonany z tworzywa, nie jest szklany, więc powinien być dosyć odporny na stłuczenie. No i oczywiście jest elastyczny. No słuchajcie, no to się składa. Co prawda nie składa się tak efektownie jak propozycje Samsunga czy Huawei, bo może pokażmy to od strony grzbieta, jak wygląda. Urządzenie po zamknięciu jednak jest stosunkowo grube. Samsung i Huawei opracowywali specjalne technologie właśnie po to, żeby nie było tutaj tego zagięcia. To zagięcie tutaj jest ten promień złożenia dosyć duży. Dokładnie. Więc to urządzenie jest grube, no ale było pierwsze, tak? I natomiast, chyba o to głównie chodziło. Natomiast smartfon działa. Nie jest to jakieś działanie niesamowite, natomiast wystarczająco, żeby się po tym poruszać. A, no i co najważniejsze, jego można kupić w odróżnieniu od pozostałych dwóch, które wymieniliśmy. Tak, ten już jest na rynku. Ten po prostu można sobie z Chin ściągnąć, zamówić, płacąc odpowiednią kwotę, ale pytanie, czy warto. Zwróćcie uwagę, że wygięcie nadal jest, nawet jeżeli jest rozłożony, ten trzeba go docisnąć, nie jest zupełnie prosty. Jak go położysz na płaskim i dociśniesz, to on się wyprostuje, ale tylko na chwilę. Pokaż może. O, widzicie? Jednak skubaniec wstaje tak na środku. Jest troszeczkę. Tak, ja tutaj się dowiedziałem, że gwarancja, powiedzmy, trwałości tego mechanizmu obejmuje 2000 cykli złożenia, rozłożenia. No sami sobie przeliczcie, jak długo to wytrzyma. Wydaje mi się, że urządzenie raczej jest dedykowane do użytkowania w stanie rozłożonym, no bo po złożeniu to takie się robi trochę, moim zdaniem, mało poręczne i trochę mało wygodne w trzymaniu. No i trochę mamy problemy z działaniem interfejsu dotykowego, jak widzicie. Nie wszystko, nie zawsze działa. Takie to troszeczkę drewniane jest. Niemniej, no cóż, no jest. Warto to pokazać jako ciekawostkę. Zobaczcie, że nawet aplikacja po drodze rzeczywiście się przełożyła z jednego ekranu na drugi. To jest problem z tym, żeby smartfon wiedział, kiedy przestajecie dotykać duży ekran, zaczynacie mały, albo odwrotnie. Ale aplikację przenosi. Jakoś to działa. Jeszcze taki fajny tutaj interfejs boczny, jak widzicie, przewidziano. No zobaczmy, co się robi. Nie, on nawet działa. Record message. O, tutaj no, mamy klawiaturkę. Podstawowy panel skrótów i aparat, jak widzę. I teraz będzie nas widać, i mamy na szczęście aparat. Nas nie widać. Nie, bo jest z drugą stroną. Co jest fajne, to, że jak sobie ten ekran rozłożycie, to aparat sam się przełączy, no bo aparaty są tylko w jednym miejscu, tutaj na takiej dodatkowej bocznej ramce, może pokażmy tą ramkę jeszcze. O aparaty chodzi? Tak, tutaj. Oho. Więc nie musicie mieć aparatu do selfie dodatkowego, bo wszystko załatwiacie tymi dwoma, które tutaj widzimy w rogu. Jeden, o ile dobrze pamiętam, 16, drugi 20 mega. I to właściwie byłoby tyle ze stoiska chińskiego elastycznego smartfona. Powiem szczerze, że tutaj możemy Wam pokazać znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie elastyczne smartfony zapowiadali, czyli tak. U Huawei'a i u Samsunga. Tutaj on przynajmniej jest. Może nie jest to urządzenie genialne, najlepsze, wysokie jakościowo, natomiast mają, sprzedają za straszliwą kwotę, ale wszystkie inne też będą kosztowały dosyć dużo. Być może nie wszyscy z Was wiedzą, czym tak naprawdę zajmuje się firma Royal, czyli producent smartfona FlexiPay, który przed chwilą obejrzeliście. Jest to producent po prostu elastycznych ekranów. I mamy nie tylko elastyczny smartfon, ale elastyczne ekrany do różnych, rozmaitych zastosowań, chociażby w roli klawiaturki, ale też wyświetlacze do jakichś tam dodatkowych urządzeń. Takie ekrany możecie spotkać chociażby na eleganckich torebkach. Proszę bardzo, możecie mieć torebkę z wyświetlaczem albo koszulkę z wyświetlaczem, który chyba jednak do prania trzeba demontować. No i były też czapeczki, tylko najwyraźniej czapeczkę już ktoś buchnął. No, no jednak jest czapeczka. Czapeczka po prostu była w czyszczeniu, bo ludzie macają, dotykają, no i wytypali ekran. Ale widzicie, jak to fajnie wygląda? A tutaj jeden z organizatorów się zainteresował, że nie mamy czapeczki, w związku z tym nam właśnie ją załatwił. Bardzo fajny kapelusik, prawda? Także wiecie, ta firma Royal to jednak coś potrafi. No tak, tylko to wszystko jest drogie, koszmarnie. No, a myślę, że jak pokażę następny smartfon, to już rzeczywiście nie będzie wyglądał tak jak ten, tylko no, pewnie spowoduje nagły opad szczęki.
I to na razie tyle z Royal, a my lecimy dalej.